Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, jesteśmy w kuchni. Ja powoli zaczęłam sobie kroić wszystkie warzywa i inne składniki na zupę, którą zaraz będę gotowała. I tak sobie pomyślałam, że wyciągnę kamerę i trochę do Was pogadam, bo jestem w nastroju, chce mi się mówić i muszę gdzieś wszystkie swoje wiadomości, które kumulują mi się w głowie, wyrzucić. I mam ku temu dosyć dobry temat, bo jak Wy to oglądacie, czyli w czwartek, jesteśmy oficjalnie w pierwszym dniu drugiego lockdownu Wielkiej Brytanii. A ja jeszcze nie powiedziałam Wam, co za zupę będę gotowała. Ja będę sobie kroiła tutaj resztę marchewki i inne wszystkie składniki. Dzisiaj będę gotowała grochówkę. Dawno nie gotowałam, Boże, wieki w sumie. Groch można dostać w Anglii w sklepie Sainsbury. Jeżeli kupujecie tylko i wyłącznie w polskich sklepach, to powiem Wam, chyba wyjdzie Was taniej, jak pójdziecie tam i po prostu kupicie sobie opakowanie 55 pensów za pół kilo, więc jak taka jedna szklanka Wam napęcznieje, to jest dosyć dużo tego. Ja tutaj mam właśnie jeden kubek, który zalałam dzisiaj rano wodą i tak mi spuch. Kilka godzin leżał, mamy teraz godzinę pierwszą, więc myślę, że tyle czasu mu wystarczy na to, żeby się dosyć szybko ugotował. Dzisiaj będzie zupa jarska, nie będzie na żadnej wędzące, jak to tradycyjnie jest przy wojskowej grochówce, ale ja mam ochotę na jarskie danie, więc tego mięsa dzisiaj nie będzie. Moja grochówka w sumie nie będzie aż tak tradycyjna. Będzie jeszcze odbiegała od tej tradycyjnej jarskiej, bo mam także soczewicę, którą dodam. Nie chcę używać ziemniaków, więc żeby tych warzyw i wszystkiego innego w środku było więcej, to zasypię całą zupę odrobiną soczewicy, która się rozgotuje i sprawi, że ta zupa będzie taka naprawdę gęsta, treściwa. Z tyłu tutaj mam garnek, w którym już jest odrobina masła, włączam sobie palnik i obieram cebulę, więc mogę zacząć tutaj płakać. Za dużo zakażeń jest tutaj w kraju, ponad 1 000 000 osób zakażonych było kilka dni temu, więc na tą chwilę w sumie nie wiem, jakie są statystyki, ale podejrzewam, że będzie jeszcze więcej. No i Borys zarządził kolejne zamknięcie kraju, chociaż nie jest to aż tak bardzo restrykcyjne, jak było za pierwszym razem, ponieważ szkoły nadal funkcjonują, restauracje mogą funkcjonować, ale tylko w trybie takeaway. Reszta, sklepy odzieżowe, wszystko to, co nie jest nam potrzebne do podstawowego funkcjonowania, będzie pozamykane. Fryzjerzy, teatry czy kina, jakieś centra rozrywki, centra handlowe. No i oczywiście trzeba siedzieć w domu, nie można wychodzić, aby nie zarażać innych, aby nie rozprzestrzeniać wirusa. Ci, którzy mogą, którzy mają taką możliwość, mają pracować z domu. Cebula dała mi się w oczy. Boże, ale się gotuje. Ponoć trzeba gryźć zapałkę, żeby nie płakać. Nie próbowałam tego, nie mam zapałek. Ani nic drewnianego. No nic, trzeba będzie jakoś to przetrwać. Zaraz i tak tą całą cebulę wrzucę do garnka. Na następny dzień po ogłoszeniu lockdownu pojechaliśmy jeszcze tutaj do naszego takiego lokalnego Lidla, żeby zrobić zapas kilku produktów, których nie sądziłam, że będziemy potrzebować, ale wiecie, w dobie tego, co się działo, ostatnim razem przezorny, zawsze ubezpieczony, nie wykupiłam pół sklepu, ale tak na kilka kolejnych dni, aby mieć zapas pewnych prowiantów, pewnego asortymentu z łazienki czy z kuchni. I mamy powtórkę z rozrywki. Słuchajcie, mamy powtórkę z rozrywki. Znowu papier toaletowy został wyprzedany. Wysłałam nawet Wam zdjęcie na Instagramie, na Insta Stories i wiele z Was powiedziało, potwierdziło w sumie, że w Waszych sklepach także już jest deficyt na wszystko, co jest związane z papierem toaletowym, ręcznikami papierowymi, innymi produktami tego typu, nawet chusteczkami. No i to jest drama, to jest tylko 4 tygodnie, kiedy będziemy w zamknięciu. Oficjalnie nie wiadomo, czy to zostanie przedłużone, czy nie, ale ten papier toaletowy po prostu mnie przeraża. Nie wiem, o co chodzi, nie rozumiem, nie chcę zrozumieć. Nam zostało dosłownie 4-5 rolek. Dzisiaj jest wtorek, więc ja chyba będę musiała iść do Tesco i kupić kilka kolejnych, bo zauważyłam, że znowu pojawiają się kolejki, odstęp w sklepach, ludzie nie mogą wchodzić wszyscy na hura do jednego supermarketu, tylko jest ktoś, kto wydziela, kto może wejść, w jakim odstępie czasowym. Ja wrzucę sobie tylko cebulę. To rzucimy jeszcze 3 kuleczki ziela angielskiego, listek laurowy. Jeden wystarczy. Przemieszamy. Niech cebulka jeszcze się troszkę zeszkli.
i zaraz wrzucę przyprawy, czyli żeby wszystko pachniało taką wędzonką, jakbym robiła tą grochówkę na boczku czy na jakiejś wędzonej kiełbasie, no to musi być papryka wędzona. Jest także majeranek, trochę soli, pieprz. To są takie podstawowe przyprawy. Nie wiem, na końcu może jeszcze trochę dodam jednego albo drugiego, w zależności od tego, jakich smaków będę potrzebowała. To wiecie, to jest wszystko tak w tym momencie na oko. Ale jestem bardzo ciekawa, jak ta zupa wyjdzie właśnie z soczewicą. Połączenie grochu i soczewicy. Jeszcze nigdy nie jadłam takiej kombinacji smakowej. Teraz marchewkę, którą właśnie sobie pokroiłam. To są dwie takie duże marchewki. Niech one także się tutaj trochę podsmażą. Martwi mnie tak naprawdę sytuacja osób, które jeszcze się nie odkuły po pierwszym lockdownie, po pierwszym Brexicie, dopiero może zaczęli stawać jakoś na nogi, a tutaj drugi taki cios, taka bomba w sumie zrzucona na nich. Ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna siłom wyższym, że mam tą pracę i że pracuję. Mówi się, że lockdown został teraz wprowadzony po to, aby uratować święta, po to, aby ludzie mogli te święta spędzić ze sobą w swoim własnym gronie, w gronie rodziny, w większej liczby osób przede wszystkim, najbliższych, po to, aby nie było izolacji, po to, aby wszyscy mogli być w tych kilku, podczas tych kilku dni razem. Ale ja powiem wam, mam jakieś takie sceptyczne podejście do tego, może nie sceptyczne, ale podchodzę do tego z taką dosyć dużą rezerwą, ponieważ to będzie powtórka z rozrywki. Podobna sytuacja miała miejsce podczas relaksu tych wszystkich innych obostrzeń, które miały miejsce podczas pierwszego lockdownu, gdzie ludzie zaczęli ponownie się spotykać i ilość zakażeń, ilość osób, które umierały, które były chore, rosła sukcesywnie, więc myślę, że to wszystko jest w głowie ludzi. Jeżeli ludzie nie zdadzą sobie sprawy, że naprawdę to jest problem globalny i trzeba nosić te maseczki, trzeba dezynfekować dłonie i przestrzegać wszystkich zasad higieny, to my nigdzie nie dojdziemy. Widzę, co się dzieje na ulicach, widzę, jak idę do sklepu, jak ludzie stoją w grupkach, dotykają się wzajemnie, nie mają maseczek, więc poniekąd tak, może już gdzieś ten taki stres, ten strach po pierwszym lockdownie odszedł, już ludzie aż tak bardzo się nie boją, ale to nie oznacza, że ludzie nadal nie powinni przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i tego, aby trzymali się od siebie relatywnie z daleka i aby tego wirusa po prostu nie rozprzestrzeniać. Więc teraz próbuję sobie wyobrazić sytuację, kiedy na początku grudnia lockdown zostaje zniesiony, wszyscy mogą się znowu spotykać, może nie na taką skalę, jak to było rok temu, natomiast ta liczba osób przebywających w jednym pomieszczeniu może wzrosnąć. Jeżeli ludzie nie będą przestrzegali zasad, czy to nie doprowadzi do kolejnego wzrostu zakażeń? Nie wiem, to jest taka moja opinia. Bez względu na to, czy jest lockdown, czy nie, ludzie w tym roku powinni rzeczywiście zagryźć zęby. Trudno, nie można się spotkać, ale robimy to dlatego, aby walczyć z wirusem, aby wspomagać się wzajemnie i jednocześnie chronić, abyśmy nie pozarażali się jeden od drugiego. My mieliśmy w styczniu jechać do Cornwalli na tydzień, aby sobie odpocząć, skoro nigdzie w tym roku nie polecieliśmy, to chociaż pojechać w inną część Wielkiej Brytanii także będzie jakąś odskocznią od codzienności i zobaczymy trochę inne otoczenie, trochę inne środowisko. Poza tym Cornwallia jest przepiękna, więc tam jest naprawdę bardzo dużo do zobaczenia. Ale w dobie tego, co się dzieje, nie rezerwowałam domku, który był przepiękny, powiem wam, naprawdę miałam go na celowniku już od dawien dawna, z kominkiem, z sypialnią, zaraz niedaleko morza, no po prostu cud, miód i orzeszki, to co chcieliśmy, takie oderwanie od miasta, typowa wieś. No ale trzeba być także realistą i myśleć o tym, co może być, wziąć wszystkie za i przeciw i zdecydować, czy to ma naprawdę sens, bo jeżeli stracimy trochę kasy, no to też nie będzie zbyt dobrze, więc uznaliśmy, że no na razie się wstrzymamy i jeszcze nic nie będziemy rezerwowali, bo nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo, co kolejny dzień może przynieść. Dobra, no to zupka się powoli gotuje, ale nie będziemy tutaj, ja i wy, stać przy tym garnku przez 2 godziny, bo około tylu ma się to wszystko tutaj pyrkać. Ja wam pokażę na sam koniec, jak zupa wyszła, już razem z soczewicą, jak ją dodam. A na tą chwilę to chyba wszystko ode mnie. Jeżeli tu mieszkacie, napiszcie mi, jakie są wasze odczucia, czy
ten lockdown w jakiś sposób dotknie was? Czy pierwszy was dotknął? Jak wy się mierzyliście z tymi wszystkimi restrykcjami? Jak sobie dawaliście radę podczas tych trudnych czasów, których nie tylko my doświadczyliśmy, ale cały glob, cały świat? Podzielcie się waszą historią, może w jakiś sposób ona podniesie na duchu innych, podbuduje, że nie są w tym wszystkim sami, że są osoby, które także cierpią, i dajcie znać, jak radziliście sobie w tych czasach, jak radzicie sobie nadal, i to będzie może jakąś wskazówką dla innych osób, które no nie widzą światełka w tunelu. A na tą chwilę to wszystko ode mnie. Ja za chwilę pokażę wam mój efekt końcowy zupy, to znaczy dla was to będzie chwila, bo za chwilę ją zobaczycie, ale to będzie odstęp czasowy 2,5 godziny. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, wgrywam tutaj regularnie, co tydzień. Jeżeli miło spędziliście ze mną czas, to zostawcie łapki do góry. I jeżeli taka forma wam się podoba, ja gotująca i tutaj paplająca do kamery, to może jakąś taką małą serię sobie zorganizujemy, bo skoro teraz pracuję z domu, mam godzinną przerwę, przeważnie w tym czasie właśnie coś w kuchni robię, więc mogę zawsze tą kamerę wyciągnąć i sobie do was porozmawiać.